produkcja Nohalopagus. Bolesław Prus przedstawia Faraon, tom 2, rozdział 3-5, 3-6, rozdział 3-5. Kiedy Ramzes przyszedł nazajutrz odwiedzić swego syna, znalazł Sarę rozpływającą się we łzach. Zapytał o powód. Z początku odpowiedziała, że nic jej nie jest. Potem, że jej smutno. Wreszcie, upadła do nóg Ramzesowi z wielkim płaczem. Panie, panie mój, szeptała, wiem, że mnie już nie kochasz, ale przynajmniej siebie nie narażaj. Kto powiedział, że cię już nie kocham? Spytał zdziwiony książę. Masz przecie 3 nowe kobiety w swym domu. Panny wielkich rodów. A więc o to chodzi? I jeszcze narażasz się dla 4, dla przewrotnej Fenicjanki. Książę zmierzał się, skąd Sara mogła dowiedzieć się o Kamie i odgadnąć, że jest przewrotna? Jak pył wciska się do skrzyni, tak niegodziwe wieści wpadają do najspokojniejszych domów, rzekł Ramzes. Któż ci mówił o Fenicjance? Czy ja wiem kto? Zła wróżba i serce moje. Więc są nawet i wróżby? Straszne. Jedna stara kapłanka dowiedziała się podobno z kryształowej kuli, że wszyscy zginiemy przez Fenicjan, a przynajmniej ja i mój syn. Wybuchnęła Sara. I ty, która wierzysz w jedynego, Wiechowe, ty lękasz się bajań jakiejś głupiej staruchy. A może intrygantki? Gdzież twój wielki Bóg? Mój Bóg jest tylko moim, a tamci twoimi, więc muszę ich szanować. Zatem ta stara mówiła ci o Fenicjanach, pytał Ramzes. Ona wróżyła mi dawniej, jeszcze pod Memfisem, że powinnam wystrzegać się Fenicjanki, odparła Sara, ale dopiero tu wszyscy mówią o jakiejś kapłance fenickiej. Czy ja wiem, może tylko coś majaczy mi się w stroskanej głowie. Powiadali nawet, że gdyby nie jej uroki, nie skoczyłbyś panie, wtedy do areny. Ach, gdyby cię byk zabił, jeszcze i teraz, kiedy myślę o nieszczęściu, jakie cię mogło spotkać, serce we mnie zastyga. Śmiej się z tego, Saro, przerwał wesoło książę. Kogo ja przygarnę do siebie, stoi tak wysoko, że go żaden strach nie powinien dosięgać, tym mniej głupie wieści. A nieszczęście, czyliż jest dość wysoka góra, na którą nie doleciałby jego pocisk. Macierzyństwo zmęczyło cię, Saro, rzekł książę, a gorąco rozstraja twoje myśli. I dlatego frasujesz się bez powodu. Bądź spokojna i czuwaj nad moim synem. Człowiek, mówił w zamyśleniu, kimkolwiek on jest, Fenicjaninem czy Grekiem, może szkodzić tylko podobnym sobie istotom, ale nie nam, którzy jesteśmy bogami tego świata. Co powiedziałeś o Greku, jaki Grek? Spytała niespokojnie Sara. Ja powiedziałem, Grek. Nic o ty nie wiem. Może wymknął mi się podobny wyraz, a może ty przesłyszałaś się. Ucałował Sarę i swego syna i pożegnał ich, ale nie odpędził niepokoju. Raz trzeba sobie powiedzieć, myślał, że w Egipcie nie ukryje się żadna tajemnica. Mnie śledzą kapłani i moi dworzanie nawet wówczas, gdy są czy tylko udają pijanych, a nad Kamą czuwają wężowe źrenice Fenicjan. Jeżeli dotychczas nie ukryli jej przede mną, niewiele muszą dbać o jej cnotę. Zresztą wobec kogo? Wobec mnie, któremu sami odsłonili oszustwa swojej świątyni. Kama będzie należała do mnie. Zbyt wiele mają w tym interesu, ażeby chcieli ściągać mój gniew na siebie. W parę dni przyszedł do księcia święty kapłan Mentezufis, pomocnik dostojnego Herhora w ministerium wojny,
Ramzes, patrząc na bladą twarz i spuszczone oczy proroka, odgadł, że i ten już wie o Fenicjance, a może nawet z kapłańskiego stanowiska. Zechce mu robić wymówki, ale Mentezufis tym razem nie dotknął sercowych spraw następcy. Przywitawszy księcia z urzędową miną, prorok usiadł na wskazanym miejscu i zaczął. Z memfijskiego pałacu Pana Wieczności zawiadomiono mnie, że w tych czasach przyjechał do Pi-Bast wielki kapłan chaldejski Istubar, nadworny astrolog i doradca jego miłości króla Assara. Książę chciał podpowiedzieć Mentezufisowi cel przybycia Istubara, ale przygryzł wargi i zmilczał. Zaś znakomity Istubar, ciągnął kapłan, przywiózł ze sobą dokumenta, na mocy których dostojny Sargon, powinowaty i satrapa jego miłości króla Assara, zostaje u nas posłem i pełnomocnikiem tegoż potężnego króla. Ramzes o mało nie wybuchnął śmiechem. Powaga, z jaką Mentezufis raczył odsłonić cząstkę tajemnic od dawna znanych księciu, napełniła go wesołością i pogardą. Więc ten kuglarz, myślał następca, nawet nie przeczuwa w sercu swoim, że ja znam wszystkie ich szalbierstwa. Dostojny Sargon i czcigodny Istubar, mówił Mentezufis, udadzą się do Memfisu całować nogi jego świątobliwości. Pierwej jednak wasza dostojność, jako namiestnik, raczysz przyjąć łaskawie obu tych dygnitarzy tudzież ich świtę. Bardzo chętnie, odparł książę, a przy sposobności spytam ich, kiedy Asyria zapłaci nam zaległe daniny. Wasza dostojność, zrobiłbyś to? Rzekł kapłan, patrząc mu w oczy. Przede wszystkim to. Nasz skarb potrzebuje danin. Mentezufis nagle powstał z siedzenia i uroczystym, choć zniżonym głosem rzekł. Namiestniku Pana naszego i rozdawcy życia, w imieniu jego świątobliwości zabraniam ci mówić z kimkolwiek o daninach, a nade wszystko z Sargonem, Istubarem i kimkolwiek z ich świty. Książę pobladł. Kapłanie, rzekł, również powstając, na jakiej zasadzie przemawiasz do mnie tonem zwierzchnika? Mentezufis odchylił szatę i zdjął ze szyi łańcuszek, na którym był jeden z pierścieni faraona. Namiestnik obejrzał go, pobożnie ucałował i zwróciwszy kapłanowi odparł. Spełnię rozkazy jego świątobliwości, mego pana i ojca. Znowu obaj usiedli i książę zapytał kapłana. Czy wasza dostojność nie mógłbyś mnie objaśnić, dlaczego Asyria nie ma nam płacić danin, które od razu wydobyłyby skarb państwa z kłopotów? Bo my nie mamy sił zmusić Asyrii do płacenia nam danin, odparł zimno Mentezufis. Mamy 120 tysięcy wojska, Asyria zaś około 300 tysięcy. Mówię to waszej dostojności całkiem poufnie, jako wysokiemu urzędnikowi państwa. Rozumiem, ale dlaczego Ministerium Wojny, w którym służysz, zmniejszyło naszą waleczną armię o 60 tysięcy ludzi? Ażeby dochody na dwór jego świątobliwości powiększyć o 12 tysięcy talentów, rzekł kapłan. Aha, powiedzże mi, wasza dostojność, ciągnął książę, w jakim tedy celu jedzie Sargon do stóp faraona? Nie wiem. Aha, ale dlaczego ja nie mam wiedzieć? Ja, następca tronu? Bo są tajemnice państwa, które zna zaledwie kilku dostojników. I których mógłby nawet nie znać mój najczcigodniejszy ojciec. Z pewnością, odparł Mentezufis, że są rzeczy, o których mógłby nie wiedzieć nawet jego świątobliwość, gdyby nie posiadał najwyższych święceń kapłańskich. Dziwna rzecz. Mówił książę po namyśle, Egipt jest własnością faraona i mimo to mogą dziać się w państwie sprawy nieznane faraonowi? Wytłumacz mi to, wasza dostojność. Egipt jest przede wszystkim, a nawet jedynie i wyłącznie własnością Amona,
rzekł kapłan, jest zatem konieczne, aby ci tylko znali najwyższe tajemnice, który Mamon objawia swoją wolę i plany. Książę słuchając doznawał takich uczuć, jakby go przewracano na łożu wybitym sztyletami. Jeszcze podkładano ogień. Mentezufis chciał podnieść się. Namiestnik zatrzymał go. Jeszcze słowo, mówił łagodnie. Jeżeli Egipt jest tak słabym, że nie wolno nawet wspomnieć o asyryjskich daninach. Zadyszał się. Jeżeli jest tak nędznym, ciągnął, to jakaż pewność, że nas nie napadną Asyryjczycy? Od tego można zabezpieczyć się traktatami, odparł kapłan. Następca machnął ręką. Nie ma traktatów dla słabych, rzekł. Nie zasłonią granic srebrne tablice zapisane ugodami, jeżeli za nimi nie staną włócznie i miecze. A któż waszej dostojności powiedział, że u nas nie staną? Ty sam, 120 tysięcy ludzi muszą ustąpić przed 300 tysiącami. No, a gdyby Asyryjczycy raz do nas weszli, z Egiptu zostałaby pustynia. Mentezufisowi zapłonęły oczy. Gdyby weszli do nas, zawołał, kości ich nigdy nie zobaczyłyby swej ziemi. Uzbroilibyśmy całą szlachtę, pułki robotnicze, nawet przestępców z kopalń. Wydobylibyśmy skarby ze wszystkich świątyń. I spotkałaby się Asyria z 500 tysiącami egipskich wojowników. Ramzes był zachwycony tym wybuchem patriotyzmu kapłana, schwycił go za rękę i rzekł. Więc jeżeli możemy mieć taką armię, dlaczego nie napadamy na Babilon? Czyliż wielki wojownik Nitager nie błaga nas o to od kilku lat? Czyliż jego świątobliwość nie niepokoi się wrzeniem Asyrii? Gdy im pozwolimy zebrać siły, walka będzie trudniejsza, ale gdy rozpoczniemy sami... Kapłan przerwał mu. Czy ty wiesz, książę, mówił, co to jest wojna, i to jeszcze taka wojna, do której trzeba iść przez pustynię? Kto zaręczy, że nim dotarlibyśmy do Eufratu, połowa naszej armii tragarzy nie wyginęłaby z trudów? Wyrównalibyśmy to jedną bitwą, wtrącił Ramzes. Bitwa. Powtórzył kapłan. A czy wiesz, książę, co to jest bitwa? Spodziewam się. Odparł dumnie następca uderzając w miecz. Mentezufis wzruszył ramionami. A ja mówię ci, panie, że ty nie wiesz, co to jest bitwa. Owszem, masz nawet o niej całkiem fałszywe pojęcie z manewrów, na których zawsze bywałeś zwycięzcą, choć nieraz powinieneś być zwyciężonym. Książę spochmurniał. Kapłan wsunął rękę za swoją szatę i nagle spytał. Zgadnij, wasza dostojność, co trzymam? Co? Powtórzył zdziwiony książę. Zgadnij prędko i dobrze, nalegał kapłan, bo jeżeli omylisz się, zginą dwa twoje pułki. Trzymasz pierścień, odparł rozweselony następca. Mentezufis otworzył rękę. Był w niej kawałek papirusa. A teraz co mam? Spytał znowu kapłan. Pierścień. Otóż nie pierścień, tylko amulet boski Hator, rzekł kapłan. Widzisz, panie, mówił dalej, to jest bitwa. W czasie bitwy los co chwila wyciąga do nas rękę i każe jak najśpieszniej odgadywać zamknięte w niej niespodzianki. Mylimy się lub zgadujemy, ale biada temu, kto częściej omylił się, aniżeli odgadł, a stokroć biada tym, przeciw komu los odwraca się i zmusza do omyłek. A jednak ja wierzę, ja czuję tu. Zawołał następca bijąc się w piersi, że Asyria musi być zdeptana.
Oby przez usta twoje przemawiał Bukamon, rzekł kapłan. I tak jest, dodał. Asyria będzie poniżona, może nawet twoimi rękoma, panie. Ale nie zaraz, nie zaraz. Mentezufis pożegnał go. Książę został sam, w jego sercu i głowie huczało. A więc miał słuszność Hiram, że oni nas oszukują, myślał Ramzes. Teraz, i ja już jestem pewny, że nasi kapłani zawarli z chaldejskimi jakąś umowę, którą jego świątobliwość będzie musiał zatwierdzić. Będzie musiał. Czy słyszano o podobnej potworności? On, pan żyjącego i zachodniego świata, on musi podpisywać umowy wymyślone przez intrygantów. Tchu mu brakło. Swoją drogą święty Mentezufis zdradził się, więc to tak jest, że w razie potrzeby Egipt może wystawić półmilionową armię? Nawet nie marzyłem o podobnej sile, i oni myślą, że ja będę lękał się ich bajek o losie, który nam każe rozwiązywać zagadki. Niechbym miał tylko 200 000 wojska wymusztrowanego jak nasze greckie i libijskie pułki, a podejmę się rozwiązać wszystkie zagadki na ziemi i niebie. Zaś czcigodny prorok Mentezufis wracając do swej celi mówił w sobie: zapalona to głowa, kobieciarz, awanturnik, albo potężny charakter. Po słabym dzisiejszym faraonie bodajże ten przypomni nam czasy Ramzesa Wielkiego. Za 10 lat złe gwiazdy odmienią się, on dojrzeje i skruszy Asyrią. Z Niniwy zostaną gruzy. Święty Babilon odzyska należne dostojeństwo, a jeden najwyższy Bóg, Bóg egipskich i chaldajskich proroków, zapanuje od pustyni libijskiej aż het do najświętszej rzeki Gangesu. Byle tylko nasz młodzik nie ośmieszył się nocnymi wędrówkami do kapłanki fenickiej. Gdyby go zobaczono w ogrodzie Astoreth, lud mógłby myśleć, że następca tronu nakłania uszu do fenickiej wiary. A dolnemu Egiptowi już niewiele potrzeba, aby wyprzeć się starych bogów. Cóż to za mieszanina narodów? Kilka dni później dostojny Sargon urzędownie zawiadomił księcia o swej roli asyryjskiego posła, oświadczył chęć powitania następcy tronu i prosił o orszak egipski, który by go odprowadził ze wszelkim bezpieczeństwem i honorami do stóp jego świątobliwości faraona. Książę zatrzymał się z odpowiedzią 2 dni i wyznaczył Sargonowi posłuchanie znowu po upływie 2 dni. Asyryjczyk, przywykły do wschodniej powolności w podróżach i interesach, wcale się tym nie martwił i nie marnował czasu. Pił od rana do wieczora, grał w kości z Hiramem i innymi azjatyckimi bogaczami, a w chwilach wolnych, podobnie jak Ramzes, wymykał się do Kamy. Tam, jako człowiek starszy i praktyczny, za każdą wizytą ofiarowywał kapłance bogate podarunki. Swoje zaś uczucia dla niej wyrażał w ten sposób: co ty, Kama, siedzisz w Pibast i chudniesz? Dopókiś młoda, bawi cię służba przy ołtarzach bogini Astoreth. Ale gdy się zestarzejesz, nędzna czeka cię dola, obedrą z ciebie kosztowne szaty. Na twoje miejsce przyjmą młodszą, a ty musisz zarabiać na garstkę prażonego jęczmienia wróżbami lub dozorowaniem położnic. Ja, ciągnął Sargon, gdyby bogowie za karę stworzyli mnie kobietą, wolałbym sam być położnicą, aniżeli pielęgnować takowe. Dlatego mówię ci, jak człowiek mądry, rzuć świątynię i przystań do mego haremu. Dam za ciebie 10 talentów złotem, 40 krów i 100 mierzyc pszenicy. Kapłani z początku będą obawiali się kary bogów, ażeby więcej wyłudzić ode mnie, ale że ja nie postąpię już ani drachmy, co najwyżej dorzucę kilka owieczek, więc odprawią uroczyste nabożeństwo. I zaraz objawi się im niebieska Astoreth, która zwolni cię od ślubów, bylem jeszcze dorzucił złoty łańcuch albo puchar. Kama słuchając tych poglądów gryzła wargi ze śmiechu, a on ciągnął: gdy zaś pojedziesz ze mną do Niniwy, zostaniesz wielką panią. Dam ci pałac, konie, lektykę, służebne i niewolników,
przez jeden miesiąc więcej wylejesz na siebie wonności, aniżeli tu przez cały rok ofiarujecie ich bogini. A kto wie, kończył, może spodobasz się królowi Assarowi. I on zechce cię wziąć do haremu, w takim razie i ty byłabyś szczęśliwsza, i ja odzyskałbym to, co wydam na ciebie. W dniu wyznaczonym na posłuchanie dla Sargona pod pałacem następcy tronu stanęły wojska egipskie i tłum ludu chciwego widowisk. Około południa, w czasie największego skwaru, ukazał się orszak asyryjski, przodem szli uzbrojeni w miecze i kije policjanci, za nimi kilku nagich szybkobiegaczy i trzej konni. Byli to trębacze i woźny. Na rogu każdej ulicy trębacze wygrywali sygnał, a po nich odzywał się wielkim głosem woźny. Oto zbliża się poseł i pełnomocnik potężnego króla Assara. Sargon, powinowaty królewski, pan wielkich włości, zwycięzca w bitwach, rządca prowincji, ludu, oddaj mu hołd należny, jako przyjacielowi jego świątobliwości władcy Egiptu. Za trębaczami jechało kilkunastu kawalerzystów asyryjskich w śpiczastych czapkach, w kurtkach i obcisłych spodniach. Ich kudłate a wytrwałe konie na łbach i piersiach miały mosiężne zbroje w rebią łuskę. Później szła piechota w kaskach i długich płaszczach do ziemi. Jeden oddziałek zbrojny był w ciężkie maczugi, następny w łuki, trzeci we włócznie i tarcze. Prócz tego każdy miał miecz i zbroję. Za żołnierstwem szły konie, wozy i lektyki Sargona otoczone służbą w szatach białych, czerwonych, zielonych. Potem ukazało się pięć słoni z lektykami na grzbietach. Na jednym jechał Sargon, na drugim chaldejski kapłan Istubar. Pochód zamykali znowu piesi i konni żołnierze i przeraźliwa muzyka asyryjska, złożona z trąb, bębnów, blach i piskliwych fletów. Książę Ramzes w otoczeniu kapłanów, oficerów i szlachty, odzianej barwnie i bogato, czekał na posła w wielkiej sali audiencjonalnej, która była ze wszystkich stron otwarta. Następca był wesół, wiedząc, że Asyryjczycy niosą z sobą podarunki, które w oczach egipskiego ludu mogą uchodzić za wypłatę daniny, ale gdy na dziedzińcu usłyszał ogromny głos woźnego wychwalający potęgę Sargona, książę spochmurniał. Gdy zaś doleciało go zdanie, że król Assar jest przyjacielem faraona, rozgniewał się, nozdrza rozszerzyły mu się jak rozdrażnionemu bykowi, a w oczach zapłonęły iskry. Widząc to oficerowie i szlachta zaczęli robić groźne miny i poprawiać miecze. Święty Mentezufis spostrzegł ich nieukontentowanie i zawołał: w imieniu jego świątobliwości rozkazuję szlachcie i oficerom, aby dostojnego Sargona przyjęli z szacunkiem, jaki należy się posłowi wielkiego króla. Następca tronu zmarszczył brwi i począł niecierpliwie chodzić po estradzie, na której stał jego namiestnikowski fotel, ale karni oficerowie i szlachta uciszyli się, wiedząc, że z Mentezufisem, pomocnikiem ministra wojny, nie ma żartów. Tymczasem na dziedzińcu ogromni, ciężko odziani żołnierze asyryjscy stanęli trzema szeregami naprzeciw półnagich i zwinnych żołnierzy egipskich. Obie strony patrzyły na siebie jak stado tygrysów na stada nosorożców. W sercu tych i tamtych tliła się starodawna nienawiść, ale nad nienawiścią górowała komenda. W tej chwili wtoczyły się słonie, wrzasnęły trąby egipskie i asyryjskie, oba wojska w górę podniosły broń, lud upadł na twarz, a dygnitarze asyryjscy, Sargon i Istubar, zstąpili z lektyk na ziemię. W sali książę Ramzes zasiadł na wzniesionym fotelu pod baldachimem, a u wejścia ukazał się woźny. Najdostojniejszy panie, zwrócił się do następcy, poseł i pełnomocnik wielkiego króla Assara, znakomity Sargon i jego towarzysz, pobożny prorok Istubar, pragną powitać ciebie i złożyć cześć tobie, namiestnikowi i następcy faraona, który oby żył wiecznie. Poproś tych dostojników, ażeby weszli i ucieszyli serce moje swym widokiem,
— odparł książę. Ze szczękiem i brzękiem wszedł do sali Sargon, w długiej zielonej szacie, gęsto wyszytej złotem. Obok, w płaszczu śnieżnej białości, kroczył pobożny Istubar, a za nimi strojni panowie asyryjscy nieśli dar dla księcia. Sargon zbliżył się do podwyższenia i rzekł w języku asyryjskim, co natychmiast tłumacz powtórzył w egipskim. Ja, Sargon, wódz Ta. I powinowaty najpotężniejszego króla Assara, przychodzę pozdrowić cię, namiestniku najpotężniejszego faraona, i na znak wiecznej przyjaźni ofiarować ci dary. Następca oparł dłonie na kolanach i siedział nieporuszony jak posągi jego królewskich przodków. Tłumaczu, rzekł Sargon, czy źle powtórzyłeś księciu moje uprzejme powitanie? Mentezufis, stojący obok wzniesienia, pochylił się ku Ramzesowi. Panie, szepnął, dostojny Sargon czeka na łaskawą odpowiedź. Więc mu odpowiedz, wybuchnął książę, iż nie rozumiem. Na mocy jakiego prawa przemawia do mnie niby równym i dostojeństwem? Mentezufis zmieszał się, co jeszcze więcej rozgniewało księcia, któremu wargi zaczęły drżeć i znowu zapłonęły oczy, ale Chaldejczyk Istubar, rozumiejąc po egipsku, rzekł prędko do Sargona. Upadnijmy na twarze. Dlaczego ja mam padać na twarz? Spytał oburzony Sargon. Upadnij, jeżeli nie chcesz stracić łaski naszego króla, a może i głowy. To powiedziawszy, Istubar legł na posadce jak długi, a obok niego Sargon. Dlaczego ja mam leżeć na moim brzuchu przed tym chłystkiem? Mruczał oburzony. Bo to namiestnik, odparł Istubar. A ja nie byłem namiestnikiem pana mego? Ale on będzie królem, a ty nim nie będziesz. O co spierają się posłowie najpotężniejszego króla Assara? Zapytał już udobruchany książę tłumacza. Oto, czy mają waszej dostojności pokazać dary przeznaczone dla faraona, czy tylko oddać przesłane dla was, odparł zręczny tłumacz. Owszem, chcę widzieć dary dla mego świątobliwego ojca, rzekł książę. I pozwalam posłom wstać. Sargon podniósł się, czerwony z gniewu czy zmęczenia, i usiadł podwinąwszy pod siebie nogi, na podłodze. Nie wiedziałem, zawołał, że ja, krewny i pełnomocnik wielkiego Assara, będę musiał szatami moimi wycierać pył z posadzki egipskiego namiestnika, Mentezufis, który umiał po asyryjsku, nie pytając Ramzesa. Kazał natychmiast przynieść dwie ławki pokryte dywanami, na których wnet zasiedli. Zadyszany Sargon i spokojny Istubar. Wysapawszy się Sargon kazał podać wielki szklany puchar, stalowy miecz, i przyprowadzić przed ganek dwa konie okryte złocistymi rzędami, a gdy spełniono jego rozkazy, podniósł się i z ukłonem rzekł do Ramzesa. Pan mój, król Assar, przysyła ci, książę, parę cudnych koni, które oby nosiły cię tylko do zwycięstw, przysyła kielich, z którego niech zawsze radość spływa ci do serca, i miecz, jakiego nie znajdziesz poza zbrojownią najpotężniejszego władcy. Wydobył z pochwy dość długi miecz błyszczący niby srebro i począł zginać go w ręku. Miecz wygiął się jak łuk, a potem nagle wyprostował się. Zaiste, cudna to broń, rzekł Ramzes. Jeżeli pozwolisz, namiestniku, okażę ci jeszcze inną jej zaletę, mówił Sargon, który, mogąc pochwalić się wyborną na owe czasy bronią asyryjską, zapomniał o gniewie. Na jego żądanie jeden z egipskich oficerów wydobył swój miecz śpiżowy i trzymał go jak do ataku. Wtedy Sargon podniósł miecz stalowy, uderzył i odciął kawałek broni przeciwnika. W sali rozległ się szmer zdziwienia, a na twarz Ramzesa wystąpiły silne rumieńce. Ten cudzoziemiec, myślał książę, odebrał mi byka w cyrku.
chce ożenić się z Kamą i pokazuje mi broń, która kraje nasze miecze jak wióry. I jeszcze gorszą poczuł nienawiść do króla Assara, do wszystkich Asyryjczyków w ogóle, a do Sargona w szczególności. Mimo to usiłował panować nad sobą i z całą uprzejmością poprosił posła o pokazanie mu darów dla faraona. Wnet przyniesiono ogromne paki z jonnego drzewa, z których wyżsi urzędnicy asyryjscy wydobywali sztuki wzorzystych materii. Puchary, dzbany, stalową broń, łuki z rogów koziorożca, złociste zbroje i puklerze wysadzane drogimi kamieniami. Najwspanialszym jednak darem był model pałacu króla Assara, wyrobiony ze srebra i złota. Wyglądał on jak cztery gmachy, coraz mniejsze, postawione jeden na drugim, z których każdy był otoczony gęsto kolumnami, a zamiast dachu posiadał taras. Każdego wejścia pilnowały lwy albo skrzydlate byki z ludzkimi głowami. Po obu stronach schodów stały posągi lenników króla niosących dary. Po obu stronach mostu były rzeźbione konie w najrozmaitszych postawach. Sargon odsunął jedną ścianę modelu i ukazały się bogate pokoje zapełnione bezcennymi sprzętami. Szczególny zaś podziw obudziła sala audiencjonalna, gdzie znajdowały się figurki przedstawiające króla na wysokim tronie tudzież jego dworzan, żołnierzy i lenników składających hołdy. Cały model miał długość dwu ludzi, a wysokość prawie wzrostu człowieka. Egipcjanie szeptali, że ten jeden dar króla Assara wart był ze 150 talentów. Kiedy wyniesiono paki, namiestnik zaprosił obu posłów i ich orszak na ucztę, podczas której goście byli sowicie obdarowani. Ramzes tak daleko posunął swoją uprzejmość, że gdy Sargonowi podobała się jedna z kobiet następcy, książę darował ją posłowi, rozumie się, za jej zgodą i przyzwoleniem jej matki. Był więc grzeczny i hojny, ale czoła swego nie rozchmurzył, a gdy Tutmozis zapytał go, czy nie piękny pałac ma król Assar? Książę odpowiedział: piękniejszymi wydałyby mi się jego gruzy na zgliszczach Niniwy. Asyryjczycy przy uczcie byli bardzo powściągliwi. Mimo obfitości wina pili mało i nie więcej wydawali okrzyków. Sargon ani razu nie wybuchnął hucznym śmiechem, jak to było w jego zwyczaju. Przysłonił powiekami oczy, a w swym sercu głęboko rozmyślał. Tylko dwaj kapłani, Chaldejczyk Istubar i Egipcjanin Mentezufis, byli spokojni jak ludzie, którym dana jest wiedza przyszłości i władza nad nią. Koniec rozdziału 35. Rozdział 36. Po przyjęciu u namiestnika Sargon zatrzymał się jeszcze w Pi-Bast, czekając na listy faraona z Memfisu, a jednocześnie między oficerami i szlachtą zaczęły na nowo krążyć dziwaczne pogłoski. Fenicjanie opowiadali, pod największym, rozumie się, sekretem, że kapłani, nie wiadomo z jakiego powodu, nie tylko darowali Asyrii zaległe daniny, nie tylko uwolnili ją raz na zawsze od ich płacenia, ale nadto, ażeby ułatwić Asyryjczykom jakąś wojnę północną, zawarli z nimi traktat pokojowy na długie lata. Faraon, mówili Fenicjanie, aż mocniej zachorował, dowiedziawszy się o ustępstwach robionych barbarzyńcom. Książę Ramzes martwi się i chodzi smutny, lecz obaj muszą ulegać kapłanom, nie będąc pewni uczuć szlachty i wojska. To najwięcej oburzało egipską arystokrację. Jak to? Szeptali między sobą zadłużeni magnaci. Więc dynastia już nam nie ufa, więc kapłani uwzięli się, ażeby zhańbić i zrujnować Egipt, bo przecie jasne jest, że jeżeli Asyria ma wojnę gdzieś na dalekiej północy, to właśnie teraz trzeba ją napaść i zdobytymi łupami podźwignąć zubożały skarb królewski i arystokrację. Ten i ów z młodych panów ośmielał się zapytywać następcy, co myśli o asyryjskich barbarzyńcach. Książę milczał, ale błysk jego oczu i zacięte usta dostatecznie wyrażały uczucia. Oczywiście,
szeptali panowie w dalszym ciągu, że dynastia jest opętana przez kapłanów. Nie ufa szlachcie, Egiptowi zaś grożą wielkie nieszczęścia. Ciche gniewy prędko zamieniły się w ciche narady mające nawet pozór spisku. Ale choć bardzo wiele osób brało w tym udział, pewny siebie czy zaślepiony stan kapłański nic o nich nie wiedział, a Sargon, choć przeczuwał nienawiść, nie przywiązywał do niej wagi. Poznał on, że książę Ramzes jest mu niechętny, ale przypisywał to wypadkowi w cyrku, a więcej, zazdrości o Kamę, ufny jednak w swoją poselską nietykalność. Pił, ucztował i prawie co wieczór wymykał się do fenickiej kapłanki, która coraz łaskawiej przyjmowała jego zaloty i dary. Taki był nastrój kół najwyższych, gdy pewnej nocy wpadł do mieszkania Ramzesa święty Mentezufis i oświadczył, że natychmiast musi zobaczyć się z księciem. Dworzanie odpowiedzieli, że u księcia znajduje się jedna z jego kobiet, że więc nie śmieją niepokoić swego pana, lecz gdy Mentezufis coraz natarczywiej nalegał, wywołali następcę. Książę po chwili ukazał się, nawet nierozgniewany. Cóż to? Zapytał kapłana. Czy mamy wojnę, że wasza cześć trudzisz się do mnie o tak późnej porze? Mentezufis pilnie przypatrzył się Ramzesowi i głęboko odetchnął. Książę, nie wychodziłeś cały wieczór? Zapytał. Ani na krok. Więc mogę dać na to kapłańskie przyrzeczenie? Następca zdziwił się. Zdaje mi się, odparł dumnie, że twoje słowo już nie jest potrzebne, gdy ja dałem moje. Cóż to znaczy? Wyszli do osobnego pokoju. Czy wiesz, panie, mówił wzburzony kapłan, co zdarzyło się może przed godziną? Jego dostojność Sargona jacyś młodzieńcy napadli i obili kijami. Jacy? Gdzie? Pod willą fenickiej kapłanki, nazwiskiem Kamy, ciągnął Mentezufis pilnie śledząc fizjognomię następcy. Odważne chłopaki. Odparł książę wzruszając ramionami. Napadać takiego siłacza. Przypuszczam, że musiała tam pęknąć niejedna kość. Ale napadać posła, uważ, dostojny panie, posła, którego osłania majestat Asyrii i Egiptu, mówił kapłan. Ho, ho. Roześmiał się książę. Więc król Assar wysyła swoich posłów nawet do fenickich tancerek? Mentezufis stropił się, nagle uderzył się w czoło i zawołał również ze śmiechem. Patrz, książę, jaki ze mnie prostak, nieoswojony z politycznymi ceremoniami, wszakże ja zapomniałem, że Sargon włóczący się po nocach około domu podejrzanej kobiety nie jest posłem, ale zwyczajnym człowiekiem. Lecz po chwili dodał: w każdym razie niedobrze się stało. Sargon może nabrać do nas niechęci. Kapłanie, kapłanie. Zawołał książę kiwając głową. Ty zapominasz daleko ważniejszej rzeczy, iż Egipt nie potrzebuje ani lękać się, ani nawet dbać o dobre lub złe usposobienie dla niego nie tylko Sargona, ale nawet króla Assara. Mentezufis był tak zmieszany trafnością uwag królewskiego młodzieńca, że zamiast odpowiedzieć kłaniał się mrucząc. Bogowie obdarzyli cię, książę, mądrością arcykapłanów. Niechaj imię ich będzie błogosławione. Już chciałem wydać rozkazy, aby poszukano i osądzono tych młodych awanturników. Lecz teraz wolę zasięgnąć twojej rady, bo jesteś mędrcem nad mędrce. Powiedz zatem, panie, co mamy począć z Sargonem i tymi zuchwalcami? Przede wszystkim zaczekać do jutra, odparł następca. Jako kapłan, wiesz najlepiej, że boski sen często przynosi dobre rady. A jeżeli i do jutra nic nie obmyślę? Pytał Mentezufis. W każdym razie ja odwiedzę Sargona i postaram się zatrzeć w jego pamięci ten drobny wypadek.
Kapłan pożegnał Ramzesa z oznakami czci, zaś wracając do siebie myślał: serce dam sobie wydrzeć z piersi, że do tego nie należał książę. Ani sam bił, ani namawiał, a nawet nie wiedział o wypadku. Kto tak chłodno i trafnie sądzi sprawę, nie może być współwinnym, a w takim razie mogę zacząć śledztwo. Jeżeli nie ułagodzimy kudłatego barbarzyńcy, oddam Zawadjaków pod sąd. Piękny traktat przyjaźni między dwoma państwami, który zaczyna się z poniewieraniem posła. Nazajutrz wspaniały Sargon do południa leżał na wojłokowym posłaniu, co wreszcie zdarzało mu się dosyć często, bo po każdej pijatyce, obok niego, na niskiej sofie, siedział pobożny Istubar, z oczyma utkwionymi w sufit, szepcząc modlitwy. Istubarze, westchnął dostojnik, czy jesteś pewny, że nikt z naszego dworu nie wie o moim nieszczęściu? Któż może wiedzieć, jeżeli cię nikt nie widział? Ale Egipcjanie, jęknął Sargon. Z Egipcjan wie o tym Mentezufis i książę. No i ci szaleńcy, którzy zapewne długo będą pamiętali twoje pięści. Może trochę, może, ale zdaje mi się, że był między nimi następca i Manos rozbity, jeżeli nie złamany. Następca ma cały nos i on tam nie był, zapewniam cię. W takim razie, wzdychał Sargon, powinien książę kilku z nich wbić na pal. Przecieżem ja poseł, ciało moje jest święte. A ja mówię ci, radził Istubar, wyrzuć złość z serca twego. I nawet nie skarż się, bo gdy hultaje pójdą pod sąd, cały świat dowie się, że poseł najdostojniejszego króla Assara wdaje się z Fenicjanami, a co gorsza, odwiedza ich samotne wśród nocy. Co zaś odpowiesz, gdy twój śmiertelny wróg, kanclerz Ligbagus, zapyta cię, Sargonie, z jakimiż to widywałeś się Fenicjanami? I o czym mówiłeś z nimi pod ich świątynią wśród nocy? Sargon wzdychał, jeżeli można wzdychaniem nazwać odgłosy podobne do mruczenia lwa. Wtem wpadł jeden z oficerów asyryjskich, uklęknął, uderzył czołem o podłogę i rzekł do Sargona: światło źrenic pana naszego. Przed gankiem pełno magnatów i dostojników egipskich, a na ich czele sam następca tronu. Chce tu wejść, widocznie z zamiarem złożenia ci hołdu. Lecz nim Sargon zdążył wydać polecenie, we drzwiach komnaty ukazał się książę. Odepchnął olbrzymiego Asyryjczyka, który trzymał wartę, i szybko zbliżył się do wojłoków, kędy zmieszany poseł, szeroko otworzywszy oczy, nie wiedział, co robić ze sobą. Uciec na go do innej izby czy schować się pod pościel? Na progu stało kilku oficerów asyryjskich zdumionych wtargnięciem następcy wbrew wszelkiej etykiecie, ale Istubar dał im znak i znikli za kotarą. Książę był sam, zostawił świtę na dziedzińcu. Bądź pozdrowiony, rzekł, pośle wielkiego króla i gościu faraona, przyszedłem odwiedzić cię i spytać, czy nie masz jakich potrzeb. Jeżeli zaś pozwoli ci czas i ochota, chcę, ażebyś w moim towarzystwie, na koniu ze stajni mego ojca, przejechał się po mieście, otoczony naszą świtą, jak przystało na posła potężnego Assara, który oby żył wiecznie. Sargon słuchał leżąc i nie rozumiejąc ani słowa. Gdy zaś Istubar przetłumaczył mu mowę księcia, poseł wpadł w taki zachwyt, że zaczął bić głową o wojłoki, powtarzając wyrazy: Assar i Ramzes. Kiedy uspokoił się i przeprosił księcia za nędzny stan, w jakim go znalazł gość tak znakomity i dostojny, dodał: nie miej za złe, o panie, że ziemny robak i podnóżek tronu, jakim ja jestem, w tak niezwykły sposób okazuje radość z twego przybycia, ale ucieszyłem się podwójnie. Raz, że spadł na mnie nadziemski zaszczyt, po wtóre, że myślał w moim głupim i nikczemnym sercu, iż to ty, panie, byłeś sprawcą mojej wczorajszej niedoli. Zdawało mi się, że między kijami,
które spadły na moje plecy, czuję twój kij, zaprawdę tęgo bijący. Spokojny Istubar, wyraz po wyrazie, przetłumaczył to księciu, na co następca z iście królewską godnością odparł. Omyliłeś się, Sargonie. Gdyby nie to, żeś sam poznał swój błąd, kazałbym ci natychmiast wyliczyć 50 kijów, ażebyś zapamiętał, że tacy jak ja nie napadają jednego człowieka gromadą ani po nocy. Zanim światły Istubar dokończył tłumaczenia tej odpowiedzi, już Sargon przypełznął do księcia i objął jego nogi wołając: Wielki pan, wielki król, chwała Egiptowi, że posiada takiego władcę. A na to znowu książę. Więcej powiem ci, Sargonie, jeżeli zostałeś napadnięty wczoraj, zapewniam cię, że nie uczynił tego żaden z moich dworzan. Sądzę bowiem, że taki, jakim jesteś, mocarz musiał niejednemu rozbić czaszkę, zaś moi bliscy są zdrowi. Prawdę rzekł i mądrze powiedział, szepnął Sargon do Istubara. Lecz jakkolwiek, ciągnął książę, szpetny czyn stał się nie z mojej i mego dworu winy, jednak czuję się w obowiązku osłabić twój żal do miasta, w którym cię tak niegodnie przyjęto, dlatego osobiście nawiedziłem twoją sypialnię, dlatego otwieram ci mój dom o każdej porze, ile razy zechcesz mnie odwiedzić, dlatego, proszę cię, ażebyś przyjął ode mnie ten mały dar. To mówiąc, książę sięgnął za tunikę i wydobył łańcuch wysadzany rubinami i szafirami. Olbrzymi Sargon aż zapłakał, co wzruszyło księcia, lecz nie rozczuliło obojętności Istubara. Kapłan wiedział, że Sargon ma łzy, radość i gniew na każde zawołanie, jako poseł mądrego króla. Namiestnik posiedział jeszcze chwilę i pożegnał posła, zaś wychodząc pomyślał, że jednak Asyryjczycy, pomimo barbarzyństwa, nie są złymi ludźmi, skoro umieją odczuć wspaniałomyślność. Sargon zaś był tak podniecony, że kazał natychmiast przynieść wina i pił. Pił od południa aż do wieczora. Dobrze po zachodzie słońca kapłan Istubar wyszedł na chwilę z komnaty Sargona i niebawem wrócił, ale ukrytymi drzwiami. Za nim ukazali się dwaj ludzie w ciemnych płaszczach. Gdy zaś odsunęli z twarzy kaptury, Sargon poznał w jednym arcykapłana Mefresa, w drugim proroka Mentezufisa. Przynosimy ci, dostojny pełnomocniku, dobrą nowinę, rzekł Mefres. Obym mógł wam udzielić podobnej. Zawołał Sargon, siadajcie, święci i dostojni mężowie. Ach, choć mam zaczerwienione oczy, mówcie do mnie, jak gdybym był zupełnie trzeźwy, bo ja, i po pijanemu mam rozum, może nawet lepszy. Prawda, Istubarze? Mówcie, poparł go Chaldejczyk. Dziś, zabrał głos Mentezufis, otrzymałem list od najdostojniejszego ministra Herhora. Pisze nam, że jego świątobliwość Faraon, oby żył wiecznie, oczekuje na wasze poselstwo w swym cudownym pałacu pod Memfisem. I że jego świątobliwość, oby żył wiecznie, jest dobrze usposobiony do zawarcia z wami traktatu. Sargon chwiał się na wojłokowych materacach, ale oczy miał prawie przytomne. Pojadę, odparł, do jego świątobliwości Faraona, oby żył wiecznie. Położę w imieniu pana mego pieczęć na traktacie, byle był spisany na cegłach, klinowym pismem, bo ja waszego nie rozumiem. Będę leżał choćby cały dzień na brzuchu przed jego świątobliwością, oby żył wiecznie. I traktat podpiszę, ale jak wy go tam wykonacie? Ha, 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 tego już nie wiem. Zakończył grubym śmiechem. Jak śmiesz, sługo wielkiego Assara, wątpić o dobrej woli i wierze naszego władcy? Zawołał Mentezufis. Sargon nieco wytrzeźwiał. Ja nie mówię o jego świątobliwości, odparł, ale o następcy tronu. Jest to pełen mądrości młodzian,
który bez wahania wykona wolę Ojca i Najwyższej Rady Kapłańskiej, rzekł Mefres. Ha, ha, ha. Zaśmiał się znowu pijany barbarzyńca. Wasz książę, o bogowie, powykręcajcie mi stawy członków, jeżeli mówię nieprawdę, że chciałbym, ażeby Asyria miała takiego następcę. Nasz asyryjski następca to mędrzec, to kapłan. On, zanim wybierze się na wojnę, zagląda naprzód w gwiazdy na niebie, później kurm pod ogony, zaś wasz zobaczyłby, ile ma wojska, dowiedziałby się, gdzie obozuje nieprzyjaciel, i spadłby mu na kark jak orzeł na barana. Oto wódz, oto król, on nie z tych, którzy słuchają rady kapłanów, on radzić się będzie własnego miecza, a wy musicie spełniać jego rozkazy. I dlatego, choć podpiszę z wami traktat, opowiem memu panu, że poza chorym królem i mądrymi kapłanami kryje się tu młody następca tronu, lew i byk w jednej osobie, który ma miody w ustach, a pioruny w sercu. I powiesz nieprawdę, wtrącił Mentezufis, bo nasz książę, aczkolwiek popędliwy i trochę hulaka, jak zwyczajnie młody, umie jednak uszanować i radę mędrców, i najwyższe urzędy w kraju. Sargon pokiwał głową. Oj, wy mędrcy, uczeni w piśmie. Znawcy gwiazdowych obrotów. Mówił szydząc, ja prostak, zwyczajny sobie jenerał, który bez pieczęci nie zawsze umiałbym wyżłobić moje nazwisko, wy mędrcy, ja prostak, ale na brody mego króla, nie zamieniłbym się na waszą mądrość. Bo wy jesteście ludźmi, dla których otworzył się świat cegieł i papirusów, ale zamknął się ten prawdziwy, na którym wszyscy żyjemy, ja prostak, ale ja mam psi węch, a jak pies z dala wyczuje niedźwiedzia, tak ja moim zaczerwienionym nosem poznam bohatera. Wy będziecie radzić księciu. Ależ on was już dzisiaj zaczarował jak wąż gołębie. Ja przynajmniej nie oszukuję samego siebie i, choć książę jest dla mnie dobry jak ojciec rodzony, czuję przez skórę, że mnie i moich Asyryjczyków nienawidzi jak tygrys słonia. Ha, ha, dajcie mu tylko armię, a za 3 miesiące stanie pod Niniwą, byle w drodze rodzili mu się żołnierze zamiast ginąć. Choćbyś mówił prawdę, przerwał Mentezufis, choćby książę chciał iść pod Niniwę, nie pójdzie. A któż go powstrzyma, gdy zostanie faraonem? My. Wy, ha, ha, ha. Śmiał się Sargon, wy wciąż myślicie, że ten młodzik nawet nie przeczuwa naszego traktatu, a ja, ha, ha, ha. Ja pozwolę się obedrzeć ze skóry i wbić na pal, że on już wszystko wie. Czyliż Fenicjanie byliby tak spokojni, gdyby nie mieli pewności, że młody lew egipski zasłoni ich przed asyryjskim bykiem? Mentezufis i Mefres spojrzeli na siebie ukradkiem. Ich prawie przeraził geniusz barbarzyńcy, który śmiało wypowiadał to, czego oni wcale nie brali pod rachunek. I rzeczywiście, co by było, gdyby następca tronu odgadł ich zamiary, a nawet chciał je powikłać? Lecz z chwilowego kłopotu wybawił ich milczący dotychczas Istubar. Sargonie, rzekł, mieszasz się w nie swoje sprawy, twoim obowiązkiem jest zawrzeć z Egiptem traktat, jakiego chce nasz pan, a co wie, czego nie wie, co zrobi, a czego nie zrobi ich następca tronu, to już nie twoja sprawa, skoro najwyższa, wiecznie żyjąca Rada Kapłanów zapewnia nas, traktat będzie wykonany. Jakim zaś zrobi się to sposobem, nie naszej głowy rzecz. Oschły ton, z jakim wypowiedział to Istubar, uspokoił rozhukaną wesołość asyryjskiego pełnomocnika. Sargon pokiwał głową i mruknął. W takim razie szkoda chłopca, wielki to wojownik, wspaniałomyślny pan.
Koniec rozdziału 36.